Cześć i czołem. Tak bez mikrofonu, bez niczego, nie ma czasu na mikrofony, żeby się bawić, niestety. Do rzeczy. Co chciałbym... Jeszcze raz. Cześć i czołem, tu Olo z tej strony. Wiecie co, ostatnio jakiś czas temu zepsuł mi się ściśle marketowy ścisk stolarski. Taki zwykły ręczny, o taki o. Wziął się i się normalnie popsuł. Nie wyrzucajcie takich ścisków, jeżeli przykładowo macie jakiś stół, czy tam strugnicę, czy jakiś taki zwykły nawet, można to, taki ścisk można wykorzystać. W jaki sposób? Ja w tej strugnicy, która jest taka dosyć mocno zdezelowana, mam tutaj te kwadratowe takie otwory do tych blokad. Nie wiem, jak to tam się fachowo nazywa, ale można wykorzystać te otwory i ten uszkodzony ścisk. Tą łapę wyrzucamy. Jest nam niepotrzebna. Wykorzystujemy tylko ten ścisk. W jaki sposób? Wykorzystam do tego celu profil metalowy. Także ja w tej chwili zaproszę Was do spawalni, która jest poza moim warsztatem, i tam nagram krótki materiał, po czym wrócimy z powrotem tutaj do warsztatu. Ok, jestem na spawalni i teraz tak, okazało się, że profila zamkniętego nie mam w rozmiarze 25x25, ale mam za to kątownik 25x25. Utnę sobie dwa takie kawałki i razem to zespawam. Tylko jeżeli złożę to do kupy, to będzie więcej niż 25 mm razy 25. Nie będzie to kwadrat o tym wymiarze, tylko będzie o grubość kątownika grubszy i w tym momencie trzeba po prostu jeszcze delikatnie ściąć po długości tutaj, żeby to zespawać. Tylko w tym kątowniku ściąłem dwa razy grubość na tej ściance i na tej ściance. Ten zostaje w oryginale. Dlaczego? Kurde, gorący. Po przyłożeniu w taki sposób zespawaniu musi być 25x25 mm. Ja mam tutaj już wymiar ustawiony 25x25. Teraz muszę to sobie z dwóch stron szczepić i mogę to obspawać. I teraz tak, jak już mamy to pospawane, bierzemy ścisk i wkładamy go po przekątnej zespawanych dwóch elementów. I w taki sposób należy go zespawać.
czas na przeprowadzenie testu. Tak więc, mam to po, można powiedzieć, że po ukosie. Nie wychodzi mi to tak prosto, w ten sposób. O, tak wkładam. Kładę materiał tak czy tak, o, załóżmy, że tak. O, troszkę ścisk się wykrzywia na bok. Tym sposobem cały materiał może mocno się nie blokuje, ale się blokuje. Jeżeli sobie go jeszcze mocniej dokręcę, to wtedy się już blokuje mniej. Tak wygląda otwór u mnie w strugnicy, a tak się to wszystko prezentuje. Ja to tutaj jeszcze raz odkręcę i zrobię Wam to na zbliżeniu, w ten sposób. Wchodzi otwór, jest dosyć fajnie spasowany. Kładziemy kantówkę, tutaj niżej. I ściskam całość. I gotowe. Takim sposobem dobrnęliśmy do końca następnego odcinka. Ja w ostatnim filmie o odkurzaczu wspominałem Wam o takich pewnych dziwnych elementach. Chodzi mi o te dziwne elementy. To będą również, może inaczej, kto wie, ten niech rzuci pomysłem, co to z tego będzie. Nie wszyscy wiedzą, może się co po niektórzy już domyślają. Miał być odcinek zaraz po odkurzaczu, niestety siła wyższa nie pozwoliła ze względu na to, że muszę tu jeszcze przemyśleć kilka rzeczy. Także ten film pojawi się właśnie po tym filmie. Chyba że po następnym filmie. Nie wiem, nieważne. W każdym bądź razie ja Was bardzo serdecznie zapraszam na kolejny odcinek. Za ten odcinek z tym ściskiem do strugnicy, do stołu, bardzo serdecznie dzięki za oglądanie. Zachęcam do odwiedzenia na Facebooku grupy mojej, gdzie link podany jest tam na dole w opisie. Zachęcam do odwiedzenia zakładki społeczność na YouTubie. Tam wrzucam również jakieś tam zdjęcia, informacje. Mało Was tam jeszcze zagląda, bo to się rzadko kiedy pojawia gdzieś tam w jakiś informacjach. I co jeszcze? Aha, i życzę Wam miłego dnia. I do zobaczenia. Nara, bez pitolenia. Olo 76. Pozdro. I takim sposobem dotarliśmy do końca następnego. A teraz idę do domu. Trzeba się poczesać i idziemy na wódeczkę. Nara.